No, dobry dzionek po raz trzeci. Pamiętacie, jak było rozjebane wszystko, nie? To już jest przepięte, poukładane tak, jak w normalnym wozidle miało być. Oploty pozakładane, żeby się węże nie przecierały. Ale zobaczymy, jak się ładnie zamyka. Wszystko gra. Oplotów jeszcze parę metrów zostało. Dobra, zrobimy szybkie ścięcie. Albo zresztą, bez ścinania. Później zrobimy ścięcie. Chciałem wam powiedzieć, że jakoś w czerwcu, jak budowaliśmy tam pewną dróżkę taką dużą w Opolskiem, w tym wozidle pierdolnął zbiornik pękł. Oni go kiedyś zakleili jakimś klejem, epoksydem, ale te zbiorniki pracują na ciśnieniu. Tam jest taki odpowietrznik tu, u góry w tym. Ale generalnie to 200 litrów oleju nie wchodzi w układ. W samym zbiorniku jest chyba ze 160. No i cały czas pracował, pękł. Ludzie, bez prądu budowa. Moglibyśmy mieć tylko z agregatu, ale agregat był na drugiej budowie, w drugim końcu Polski. No i trzeba było sobie radzić. Wozidła mają zbiorniki z powietrzem. No to wziąłem szlifierki pneumatyczne. Zeszlifowałem, oczywiście spuściłem cały olej w dwie kasty takie budowlane. Wyciągnąłem akumulatory. Zeszlifowałem to pneumatem do zera. Miałem przygotowane w domu blachy. No i co tu mamy? Klej do szyb. Primerem wysmarowałem, wyschło. Kleju do szyb. Po dwóch godzinach wlałem już olej. Jeszcze klej dobrze nie zestygł. No i oczywiście deską docisnęliśmy jakimś tam klinem. Ludzie, od czerwca któregoś tam, nie wiem, 15-18 lata aż do dziś. A miało wytrzymać tylko 3 tygodnie, aż nie skończą budowy. Da się, da się. Zrobię wam ścięcie i zaparkuję oba bolbożery, bo ten już powietrze nabija, ale co ja wam chcę powiedzieć, to wam powiem z kabiny. Klaunie, to ja, prześladowca. I co ja teraz będę robił? Jednym to na pewno cofnę. Tam obok jajeczka. Bo mieliśmy jechać we dwóch z kolegą, ale w sumie to głupi pomysł. Sam se pojadę. Jeden nie chociaż ten. Jeden niech. Widzisz? Z Poznania polnymi drogami to nie będę miał daleko do ciebie. Teraz zrobimy małe ścięcie. Tego zaparkuję. Wsiądę do drugiego i coś wam śmiesznego opowiem. A pamiętacie, co mówiłem niedawno? To do szczura. Sobota 15.02. Skończyłem ostatnie wozidełko, bo to drugie też tam były małe rzeczy do porobienia. I jadę. Przyciszę troszeczkę. Wiecie, gdzie jadę? Z Poznania przez Tarkowo Podgórne. Lecę sobie gdzie? Do pana Arbuza? Nie. Do sopleniącego farma. Wiesz, opuszczam plac budowy, frajerzyno. Tamte zaparkowałem i jadę po ciebie. 6 dych na godzinę nie pójdzie, ale 50 poleci. Chociaż czasami tam do 60. W polach takiej prędkości nie rozwinę. Czyli rano się widzimy. Nara.